Dzień dobry. Are you okay? My dad walked on my feet and it fell down my hands. Okay. Use my backpack and mask. Aha. Wpadł mu iPad, ale dobrze, że nie na stopę, więc nie mam wyrzutów sumienia jak ostatnio. Ach, dobra, pogra sobie pół godzinki, zanim nagram i tego, i idziemy, ruszamy, bo musimy jechać zrobić zakupy owocowe, bo co robiliśmy w czwartek, to już wszystko zjedzone, więc owocki trzeba kupić. Musimy zajechać, właśnie muszę sprawdzić, gdzie, w którym z tym, w którym Marku i Spencerze mają spodnie dla niego, bo spodnie mu wyszły. To znaczy, ma tylko jedną parę spodni, które może ubrać. Co, kochanie? Oh, tear her off. No, położyliśmy żołędzie do ozdoby w świeczniku, a Missy ma jakąś chorobę. Ona myśli teraz, że jest wiewiórką aktualnie, bo te żołędzie ciągle nam wyżera i wyjmuje. I teraz Mati właśnie mówił, że Missy wzięła z naszego pięknego trzymaka różne rzeczy. Missy, ty tu jesteś też, ci powiem, że nie dasz się, nie jesteś niereformowalna, naprawdę. No i... I takie poskubane teraz, nie wiem, czy będzie trzeba stamtąd wyjąć, bo ona nie daruje, nie popuści. I tak, i idziemy robić... I zrobić zakupy, zobaczyć, w którym Marku jest spencerze, bo tylko te spodnie jakoś na niego, wiecie, pasują i ładnie wyglądają, bo ta reszta z Asdy też są, bardzo ładnie wyglądają, ale one mają zamki z jakichś tytułów na jego rozmiar i Mati nie za bardzo sobie jeszcze radzi z zamkami. I musi, mówi, że musi zawsze kogoś prosić, żeby mu z zamkami pomogli. A chce, żeby samodzielny on był, bo on jest taki samodzielny bardzo. I pewnie go to przyprawia bardzo dużo trudu, że musi kogoś prosić, żeby mu pomógł z zamkiem. A zresztą wiecie, oni mają bardzo dużo dzieci. Jakby tak każdemu mieli z zamkami pomagać, to by całe życie nic nie robili. Tylko zamki dzieciom zapinali. Więc tak, właśnie pojedziemy po te, po zakupki, po te spodnie w Mark & Spencer'u. Jak sprawdzę, w którym są, to pojedziemy po te spodnie. Trzeba trochę w domu ogarnąć, bo mam naprawdę bardzo duży bałagan. Wszystkie dostawy kosmetyków, wszystko leży naokoło. Wiecie, a dzisiaj Ola mówiła, że wpadnie. Ja nie wiem, czy ona wpadnie, czy nie wpadnie, ale wiecie, potem nakręci film o treści cała prawda osoba opowie. Ona ma burdel w domu. Nie no, żartuję, może nie, ale ale wiecie, jak jest. Trzeba chociaż to poukrywać gdzieś, zamknąć drzwi, poukrywać, podpychać. I... I tak, powiem wam szczerze, nie, dzisiaj montowałam odcinek wczorajszy i właśnie mi się przypomniało tej Marka Lambadziarze. Powiem, że już nie myślę o tym w ogóle, nie interesuje mnie to. Skupiam się na tym, skąd wziąć pieniądze na wakacje, bo potrzebujemy tych wakacji jak ta lala. Naprawdę potrzebujemy tych wakacji, mój Boże kochany. Więc skupiam się na tym. Nawet Mati już dzisiaj oglądałam wakacje i Mati... mówi, Boże, co za piękny hotel i ma basen i wszystko. Ile kosztuje? Ja mówię, 500 funtów. Mamy tyle pieniędzy? Ja mówię, nie, nie mamy. Uch, dang it. No, ale wiecie, chciałabym pojechać, chociaż mówię, na 4 dni, na 4 noce pojechać gdzieś, odpocząć, po prostu jeść, opalać się, bawić się z Matim w basenie i to po prostu wszystko, co ja bym chciała teraz robić. I coś takiego muszę zapolować i muszę jakąś okazję wyrwać. Wiecie, miesiąc czasu został, niedużo, nie? Ale chcielibyśmy właśnie na Kanary, gdzieś do ciepłego miejsca, bo
Bo taką Hiszpanię, no to możesz już za tam za 350 nawet znaleźć dla dwóch osób na 4 dni, ale ja bym chciała na Kanary, żeby się popalać. Żeby było ciepło, żeby było dobre jedzenie, żeby było ciepło, żeby nie trzeba było się, wiecie, martwić o dostępność. Czysto, żeby było nieśmierdząco, nie skala ruchami, tylko ładnie wyczyszczone. Wiecie, nie takie, że makaron podawany na all inclusive 3 razy, na 4 raz robiona sałatka, tylko jakoś tak ładnie, żeby to było zorganizowane. Czyli wiecie, no taka z dobrymi opiniami, no i to właśnie taki, no znalazłam taką za 500 funtów plus ten. Tylko że tam bagażu nie było, tam był tylko taki mały bagaż. Ale wiecie, co my potrzebujemy? Kilka spodenek, strój do kąpania, Mati tak samo, no to się nam zmieści w małe plecaczki. Tak ja myślę. Nie będziemy się przecież tam przebierać. 2 sukienki, tyle. Na 4 dni, błagam was, co my tam się będziemy, wiecie, stroić? Chyba że obowiązuje strój galowy na kolację. Tak też może być. No dobra, 1 sukienkę wezmę, 2. I taka prawda. I tyle. I tak, to jest w moim must have teraz właśnie zrobienie takiej, pojechanie na takie wakacje. Nie ma tu tamto. To wszystko, teraz to w mojej głowie siedzi po prostu. Wszystko w głowie mam, czyli jak to tam było, koksu 5 gram. Odlecieć sam. Potrzebujemy czegoś takiego, potrzebujemy wyjść po prostu z tego domu i się odprężyć z Matim obydwoje. I wtedy psa oddam jemu, powiem, żeby przyjechał tutaj, będzie miał 4 dni, żeby się spakować. Zabrać swoje graty. Niech sobie tu mieszka i się pakuje. A my będziemy wygrzewać tyłki. Nie chcę dołożyć, to nie. Chyba że on ze swoją lambadziarą zaraz pojedzie. Boże, ale bym dostała zawału. Czajcie. Ja wchodzę se na basen. Królowa z księciem. Wchodzimy na basen. A tam Marecki z lambadziaro. Ale by było numer, ale by był numer. Jezu, ja nie wiem, co bym zrobiła. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co bym zrobiła. Czajcie to? No i tak, i energia do mnie wraca powoli, jakoś tak, wiecie, cały czas sobie powtarzam, że muszę mieć energii więcej niż mam, nie poddaję się handrze, nie poddaję się depresji jesiennej handrze, bo nie mogę w tym roku to sobie na to pozwolić, koniec, kropka, nie mogę. Trudno, co roku mam, co roku mogę, a w tym roku nie. To jest pierwsza jesień, gdzie jestem samotną mamusią. I muszę, mam inne rzeczy do zrobienia, a nie tylko handrować się. Na wakacje trzeba jechać. A to jest tak, to jest dla zdrowia psychicznego. Ciągle gadam o tych wakacjach już od 3 dni, ale taka jest prawda. To jest zdrowie psychiczne moje. Moje zdrowie psychiczne się tu waży teraz. Taka jest prawda. Nie wiem, co mam zrobić tak. Ale se kropę walłam. W kamerze widać, a na żywo jeszcze bardziej. Cholera, ten eyeliner nie jest taki łatwy do zdjęcia. Może zamaluję. Widać. Będę miała kropę. Trudno. Tu coś nierozblendowane. Widzicie, w kamerze wszystko widać.
Jakie oszustwo. Dobra. No i wczoraj byliśmy w tym parku i nie wypiłam wystarczającej ilości wody. I dzisiaj już czuję po skórze, że mam spierzchniętą, że już mam, wiecie, usta spierzchnięte i muszę dzisiaj nadrobić wodę, bo jak ja nie piję dużo wody, to nie mam energii. A jak nie mam energii, to wiecie, jutro trzeba iść na siłownię, zrobić 1000 schodów, pobiegać trochę, tam pobiegać, pochodzić, bo ja chodzę na bieżni, nie biegam, bo ja nie lubię biegać. Nos mnie swędzi na miłość, złość, go. Miłość, będzie miłość. Ciekawe do kogo. Więc to trzeba dzisiaj właśnie się zająć suplementacją wody, też dobrze się nawodnić. Bo czuję, że mam i oczy spierzchnięte, i skórę mam spierzchniętą. Na obiad jakąś chiszczyznę na szybko zgarnę, bo wczoraj pojechaliśmy do tego parku i tam był te kawry, to się wymawia, nie wiem jak to się tam, ale nie działało. One raz zrobili nas w bambuko. Trzeba było z menu wybierać. I... No i co, ja sobie wybrałam steka, no bo jak już, dobra, jak już wyszłam out, to nie będę paja jadła, no to steka sobie wybrałam. Mati wybrał burgerka, trzeci dzień z rzędu już burgerka miał. Nie, w ogóle nie pytajcie, jak on to robi. I... I co? I to ten. No i wróciliśmy do domu. Wykąpałam psa, bo to też po tych wodach się tam pałętała. Wyskakała po lesie, brudna była jak święta ziemia, trzeba było ją wykąpać. Do kanajpy teraz też nie można wejść z psem. Musiałam ją zostawić w samochodzie, ale dobrze, był nagrzany, to wiesz, to wiecie, nie było jej zimno. Zostawiłam ją w samochodzie, ile my tam byliśmy? 40 minut wszystkiego razem do kupy, więc nic tam się jej nie stało. Pokarmiliśmy kaczki. Obeszliśmy naokoło. Mati oczywiście poznał jakiegoś chłopaczka takiego. Też był z mamusią na spacerku. Więc się z nimi bawił cały czas. Z nim. Tam szli razem, też 4 lata miał. No i wiecie, Mati jest bardzo szybki do podejmowania jakichś takich przyjaźni nowych. Naprawdę. Nie widzę w nim w ogóle żadnego takiego jakiegoś, wiecie, że on się zamyka w sobie, bo tam taty brakuje mu czy coś. Nie. Mi się wydaje, że on jest bardziej w ogóle jeszcze bardziej confident taki, wiecie? Ma taką większą pewność siebie. Jakby tak, jakby miał coś takiego, że o, teraz jestem z mamą sam, to muszę bardziej outgoing. Tak, że muszę bardziej, wiecie, więcej rzeczy na siebie przyjmować i tak dalej, nie? Tak, on mi się wydaje, że on w ten sposób myśli bardziej. Bo jest... Ja widzę w nim dużo więcej takiej pewności siebie. Może też szkoła nowa, może to się po prostu wszystko zbiegło w czasie, ale jest coś takiego, że on po prostu jest jeszcze bardziej pewny siebie. Jeszcze bardziej pewny siebie jest teraz. Żwawiej to wszystko, wiecie, się zajmuje, chodzi do kolegów, do tego. Czy w sklepie, czy coś, wiecie. No zawsze go otwierał konwersacja, ale teraz jest taki, no widać, że jest po prostu... Większą pewność siebie ma. Także to jest generalnie dobra rzecz. I bardzo się cieszę z tego. Ja też jestem pewna siebie, ja nie jestem... Znaczy... Boże, ciężko mi mówić o sobie, bo czasami na przykład myślę, że ja jestem nieśmiała, nie? Bo czasami... Jak mam gdzieś albo zadzwonić, albo coś powiedzieć, albo coś gdzieś iść, do kogoś coś wyjaśnić, to jestem nieśmiała, 7 razy się zastanawiam. Chyba że chodzi o Matiego, to ja nie mam wtedy żadnych skrupułów, idę i walczę. Ale jeżeli chodzi o wszystko inne, to ja jestem taka bardziej, wiecie, wycofana. Ale na przykład Marek uważał zawsze, że ja jestem właśnie bardzo odważna i bardzo pewna siebie, więc nie wiem, jak to jest tak naprawdę. No Marek jest bardzo nieśmiały, jeśli chodzi o to. Boże, kochany, w sklepie jak byliśmy i mówię, weź się zapytaj, gdzie są coś tam. Nie podszedł do obsługi, się zapytaj. To wszystko, to już później, albo weź się zapytaj o drogę. Nigdy, nigdy. To ja już musiałam iść.
to ja już musiałam, wiecie, ja zawsze uważałam, że wiecie, on jest Anglik, jesteśmy w Anglii, no to on się jakoś dogada. Nie. Zawsze to ja musiałam być pierwsza, która szła i się zapytała, bo byśmy nie trafili gdzieś. On nie, on nigdy. Taki, on jest taki właśnie, wiecie, nieśmiały bardzo. No widzicie, nieśmiały, nieśmiały, a lambudziarę już ma, lambadziarę. No, taka nieśmiała, taka wiecie, cicha woda brzeg rwie, tulipan, jak, nie wiem jaki to był tulipan, ale to był czarny tulipan, czy czerwony tulipan, czy zielony tulipan. Wiecie, podrywacz, podrywacz. Szok, po prostu szok. No ale nie można ukrywać, ma facet coś w sobie, ma w sobie facet coś, bo wiecie, jest pachnący, jest zadbany, jest wysportowany, nieważne ile lat będzie miał facet, to i tak będzie, jest, jak jest atrakcyjny, to jest atrakcyjny, taka jest prawda. I on ma coś w sobie takiego atrakcyjnego. Dziewczyny, ten tusz jest najlepszy na świecie i on będzie z Eveline'a i to jest ten Volumix Fiber Last i on będzie na sklepie niebawem, mam nadzieję. Także też. No i taka prawda. No i Mati właśnie zyskuje tą pewność siebie taką. Może dlatego właśnie, że jest nas tylko dwójka i on się czuje, że on musi część jakiejś takiej odwagi przejąć na siebie. No nie mam zielonego pojęcia. Tak jak pies na przykład. Mój pies to myśli, że on... No nie misji, ona myśli, że ona przejęła Marka miejsce w ogóle w tym domu. Stwierdziła, że miejsce głowy rodziny się zwolniło i ona je bierze, skoro jest wolne. Ona tak myśli teraz. Jak to hierarchia w stadzie, no bo psy to są stadne zwierzęta, nie? I one mają w tej watasze jest hierarchia. I ona była na samym dole, a teraz stwierdziła, że skoro się zwolniło miejsce wyżej, to ona przechodzi wyżej. Ma takie zachowanka, ma. Pogryzła nam jesienną dekorację. Taką piękną zrobiliśmy z Matiem i pogryzła nam. Misi, ty jesteś jednak kochana. Ty, nie wiem jak to robisz, ale ty przeżyłaś życie jeszcze i jeszcze jesteś kochana w dodatku. Dobra. Także tak, bardzo dużo do zrobienia dzisiaj. Kocham konturówki. Sobie można poprawić kontur ust. Bo mam taki bardzo nieregularny. No i tak. I życie. Życie się toczy dalej. Dzisiaj kolejny makijaż. Dzień 13. 13? Chyba 13. 13 to już prawie 2 tygodnie i półmetek. Półmetek, 30 powiedziałam, no to jest prawie półmetek. Damy radę. A, i jeszcze sobie zamówiłam te. Zamawiam sobie teraz kalendarze adwentowe, bo wszyscy otwierają. Wszystkie youtuberki otwierają, a ja nie będę otwierać, tylko ja będę robić w grudniu. Będę robić codziennie też filmik i będę otwierać jedno okienko. Na razie zamówiłam dwa dla Matiego, jeden dla mnie z herbatkami. Bo taki wiecie, kosmetyczny to, no mam sklep, więc nie wiem, czy będę jakąś kosmetykę uprawiać. Bardziej by mi jakieś takie, nie wiem, jakąś taką biżuterią może, albo coś takiego. Patrzę, cały czas się rozglądam za jakimiś fajnymi, bo dla Matiego z zabawkami dwa, jeden z Lego, drugi z samochodzikami zamówiłam. Ale mam brodę tego sąsiada, to jest chyba zięć ich. Dziwne, że oni do tego garażu tak chodzą, tam nie ma ani samochodu, ani nic w tym garażu. Ten zięć przychodzi tylko do tego garażu. Coś się dzieje. Ja to jestem, wiecie, straż sąsiedzka. I ten, i będę otwierała codziennie jedną ten. Jeden sobie z herbatkami zamówiłam, jeszcze jakieś z biżuterią fajne szukam. Z czekoladkami będzie pewnie na pewno, ze słodyczami to już na pewno, na bank. I tyle. Będą vlogmasy. Dzięki wam śliczne. Życzę super dnia. Dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądacie. Buziaki, pa, pa, pa.